Jak idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynajął najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Jeden z moich ludzi mówił, że bandyci rozprowadzają listy gończe z twoim portretem. Mówił też, że początkowo temu zaprzeczałeś. Więc o co tu chodzi? Nie wiem, dlaczego ci ludzie mnie szukają. Dla twojego dobra mam nadzieję, że mówisz prawdę. Nie mogę tolerować w straży kogoś, kto ma coś na sumieniu. Większość bandytów to dawni więźniowie z kolonii górniczej. Mam nadzieję, że nie zadawałeś się z tymi bandziorami. Co do gildii złodziei? Tak. Pracuję nad tym. Dobrze. Informuj mnie o postępach. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Sara sprzedaje broń Onarowi. Sara? Ta, która handluje bronią na targowisku? Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Nie ujdzie jej to na sucho. Każę ją aresztować. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu, każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować się do walki tak, jak pozwala mu na to jego stan majątkowy. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Ej, ty! Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusje z paladynami i wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. Powiedz mi coś więcej na temat klasztoru. Nauczamy wszystkich dziedzin magii
Jednak sztuka magów ognia to coś więcej. Znamy się również na alchemii. Potrafimy tworzyć potężne runy. No i jesteśmy producentami doskonałego wina. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub dostaję od alchemika Konstantina. Jeśli interesuje cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec. Bardziej uparty niż osioł. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Niedaleko farmy Lobarda, to ta przy bramie. Tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. Z tego co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Co wiesz na temat bandytów?
Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie.